siódmej serii spotkań Magic w Sport Ligi Futsalu wygiełzów. Po zaciętym spotkaniu pokonał lidera rozgrywek Północ Chrzanów 4-3. W najciekawszym meczu tej kolejki doszło do spotkania niepokonanego dotąd lidera rozgrywek Północy Chrzanów z zajmującym piątą lokatę w tabeli wygiełzowym. Od początku rywalizacja na boisku stała na wysokim poziomie i publiczność oglądała szybki, ciekawy mecz z licznymi sytuacjami podbramkowymi dla obydwu stron. W 16 minucie gol Klemensa Drobniaka otworzył wynik. Wygiełzów starał się szybko odpowiedzieć, ale napastnicy strzelali niecelnie. W 18 minucie Północ wyszło na prowadzenie 2-0 po strzale Łukasza Kadłuczki. Po zmianie stron Wygiełzów zaczął przeważać, spychając Północ do głębokiej defensywy. W 25 minucie bramkę kontaktową strzelił Łukasz Pactwa. Wynik stykowy utrzymywał się tylko chwilę, gdyż niezłym strzałem z wolnego popisał się Łukasz Kadłuczka i było 3-1 dla lidera. Gracze z Wygiełzowa nie dali jednak za wygraną i dwie minuty później strzelili na 2-3. W 37 minucie zawodnicy w jaskrawo-zielonych strojach wyrównali. Końcówka spotkania należała już do Wygiełzowa, który na 25 sekund przed końcem rywalizacji strzelił zwycięską bramkę i pokonał Północ 4-3. Chwilówki swoje spotkanie z UKS-em drugie Elo zaczęły od mocnego uderzenia i dwóch szybkich bramek już w drugiej minucie meczu. Po chwili było 3-0 dla Chwilówek. UKS czasem zaczął grać lepiej i dzięki trafieniom Radosława Kamińskiego i Pawła Barana zniwelował straty do jednej bramki. Po zmianie stron zawodnicy z drugiego LO wyrównali i zaczęli przeważać. Jednak to Chwilówki w 27 minucie zdołały wyjść na prowadzenie 4-3. Wtedy gra, zwłaszcza obronna UKS-u, się posypała i Chwilówki z zabójczą skutecznością zdobywały kolejne bramki. W 35 minucie było już 10-3. Do końca meczu oba zespoły zdołały zanotować jeszcze po jednym trafieniu i mecz zakończył się wygraną Chwilówek 11-4 i awansem na drugą pozycję w tabeli. W siódmej kolejce obrońca tytułu Megalo mierzył się z KS Energetykiem, który w debiutanckim sezonie spisuje się bardzo dobrze. W 8 minucie wynik dla Megalo otworzył skutecznie wykończony przez Dominika Sadzawickiego rzut karny. Dwie minuty później kolejny karny, tym razem dla Energetyka, po nieprzepisowym zagraniu ręką wykorzystał Łukasz Kowalski i było 1-1. Remis podrażnił Megalo, które rzuciło się do ataku, zamykając przeciwników na własnej połowie. Taka gra się opłaciła i do przerwy obrońca tytułu prowadził już 4-1. Po zmianie stron gracze w niebiesko-białych strojach kontrolowali grę i strzelali kolejne bramki. W 24 minucie Energetyk odpowiedział na 2-5, gdy Krzysztof Bartyzel pokonał Marcina Domurata. Przewaga Megalo była jednak niezagrożona i ostatecznie udało im się pokonać KS Energetyk 9-4. W pozostałych spotkaniach tej serii gier Protektor pokonał MKS Chrzanów 4-2, zaś KS Orły pewnie zwyciężyły z Solideksem 9-2. Po 7 kolejkach nadal prowadzi Północ, ale przewaga nad drugimi w tabeli Chwilówkami stopniała do 4 oczek. Tabelę zamyka MKS Chrzanów z jednym punktem dorobku.